Niesamowity jest w ogóle sport i uważam, że sporty walki mają w sobie taką magię. Tam jest taka głębia. Tylko do tego potrzebna jest odwaga, żeby tam w to wejść, żeby dotknąć tego rdzenia. To cholernie boli. Ale jeśli wejdzie człowiek bardzo głęboko, z wielką świadomością, również z wiarą, o której rozmawialiśmy, ma szansę przejść niesamowitą transformację. Bo to jest dosłownie poznawanie siebie od podszewki. To jest wywrócenie siebie naprawdę na lewą stronę. Mega magiczny proces. Esencja ciężkich przygotowań. 96 rok, 20 lat. Babet Halido! Tu jest taniec. Nie ma opcji, żeby cię ruszył. Mam się nie będzie wyjścia. Arcyciekawa walka. Może tu zdecydować naprawdę ułamek sekundy i moment nieuwagi. Spotkanie dwóch legend, wspaniały pojedynek. Powiedziałbym, że to jest taki pojedynek gigantów, tylko każdy jest gigantem w swojej dyscyplinie. Chyba największy możliwy pojedynek w sportach walki w tym kraju. Dwa wielkie nazwiska. Mamy legendę MMA, legendę boksu. Będą walczyć w formule boksu, klasycznego boksu. I mówię... Wow. Nie zapomina się boksować, tak jak nie zapomina się jazdy na rowerze. Bo nie ma drugiego polskiego pięściarza, który jest tak utytułowany. Jest legenda KSW. Tomek zdążył mniej zapomnieć, niż Mamed się zdążył nauczyć. Dla mnie to jest 50 na 50. Czy on cokolwiek coś robił od 2018 roku? No Mamed Kalido. Myślę, że on wygra ten pojedynek. Niesamowita szybkość, charakter niesamowity. Gdyby nie było Mameda, nie sądzę, że MMA w Polsce byłoby na tym poziomie, gdzie jest. W walkach zawodowych jest tylko jeden mistrz. Tam nie ma miejsca na podium. Tam po prostu jest tylko jeden wygrany. Układ zero-jedynkowy. Albo grubo, albo wcale. Kiedy się rodziłem, w domu rodziłem się, tato jeszcze wiadomo żył, bo tato zginął w 1988 listopadzie, ja rodziłem się 1 grudnia, czyli 23 miesiące miałem, jak tata zginął. Urodziłem się, wziął mnie na ręce i powiedział do mamy: Hanka, to będzie boks. Nasze dzieciństwo czeczeńskie niczym się nie różniło w tamtych czasach, czy w Polsce, czy gdzie indziej. Te zabawy były podobne. Moje dusze i serce było zawsze gdzieś tam na zewnątrz, biegałem, coś robiłem. Dużo czasu spędzałem u dziadka na wsi, gdzie on miał młyn. Rzekę, łowienie ryb, na wędkę, nurkowałem nawet. Zawsze, kiedy potrzebowałem tego właściwego słowa, tej właściwej motywacji, ojciec mi ją dał. Miałem 15 lat i pobiłem się. 2 lata starszy ode mnie był i dostał mi siniak na twarzy. Przyjechał z pracy i zobaczył, że mam siniak i zapytał mnie, co się stało. Powiedziałem, że się pobiłem, ale co, oddałeś? No ja powiedziałem, że on był starszy i silniejszy. On powiedział do mnie, lepiej byś tam umarł, niż tak wrócił bez walki. I się odwrócił. Wtedy ja poszedłem, uciągnąłem go z domu i zacząłem się z nim bić po prostu jeszcze raz. Był remis. To ojciec przyjechał po mnie, kazał mi siąść do auta i był dumny ze mnie. Są ludzie, którzy nie muszą skończyć 3 kierunków na studiach, a mają w sobie prawdę, mają w sobie charyzmę, mają w sobie gdzieś taki magnetyzm, moc, umiejętność zarażania drugiego człowieka czy widza. Następna kwestia to jest chyba ten trudny los, kiedy traci ojca w wielkiej tragedii, w wypadku, gdzie ginie kilkudziesięciu górników i mając kilka sióstr i mamę, w zasadzie całe życie wychowuje się z kobietami, podczas kiedy rówieśnicy chodzą kąpać się nad wodospad, grają w piłkę, spędzają czas tak jak każde dziecko, to on już wtedy pracuje w polu. Jak malutki był, to był bardzo niegrzeczny. Bitka była codziennie. Nie mam, nie. No nie biła, nie. By co padło?
A szmata to kabel, czki, pokrzyk, wszystko. No, jeszcze nie wiem, co? A mam wiarę ten. Ten możemy, bo się, bo żebym stwardnął. Byś twardnął, bo bity byłem, nie? Mama mnie biła, no i boksa ze mną. 12 lat później pierwszy raz poszedłem do klubu Góral Żywiec. Jak 12-latek ważący 35 kilo. Byłem najmniejszy na sali, no bo chłopcy starsi, no ale już wtedy trenowałem i ten trener w świętej pamięci Orlicki. I mówi do mnie, ty masz jakieś tam talencik i tego i trzeba to szlifować. Poniedziałek, środa, piątek, 3 razy były treningi. No i tak to potem wiem, że mi kartę przerobili jakoś, bo nie mogłem jeszcze walczyć. Miałem o 2 lata byłem starszy, czyli walczyłem z 2 lata starszymi chłopcami. No i wygrałem te walki. Bodajże 12 pierwszych chyba to było. Tylko poszedłem do zawodowej szkoły, naprawiłem pralki, lodówki. No i wtedy jak już 18-latek poszedłem do ligi, do Jastrzębia, GKS Jastrzębie. I tak zaczęła się moja przygoda z boksem. Już zarabiałem, mając oczywiście dniówki, bo jako pracownik górnik. Ja sobie zdawałem sprawę, że też się kończąc szkoły będę musiał iść na studia, ale się nie spodziewałem, że wyjadę za granicę. I tak naprawdę to nie był pomysł ojca, to był pomysł mojej mamy. W 96 skończyła się ta pierwsza czeczeńska wojna i w 97 wysłano nas na studia. Ta młodzież, która wyjeżdża za granicę, ma studiować i wrócić do swojego kraju, żeby tak naprawdę odbudować swój kraj. Był Włochy, był Egipt, był Polska. Zostałem wypożyczony do Concordii Knurów. Ja pamiętam Tomka z ligi, bo jeszcze byłem trenerem Gwardii Warszawa i Tomek przyjeżdżał do nas na zawody bokserskie. Gdzieś tak, gdzieś jakieś było światełko. Być może to będzie moja przyszłość. Tak kombinowaliśmy, żeby zawodnik ten, którego ja miałem najsilniejszego w składzie, nie trafił akurat na Tomka Adamka, bo wiadomo było, że jest to ryzyko przegranej, tak? Także już to był zawodnik znany w Polsce. Niestety w 99 zaczęła się druga wojna czeczeńska, bo byliśmy już na studiach. Niepodległe państwo czeczeńskie przestało istnieć. Był taki moment, gdzie chciałem wrócić. Miałem 17 lat, całe życie spędziłem z rodzicami. Inna kultura, inne państwo, inna religia, to wszystko było inne. On zawsze w konkretnych momentach mówił takie rzeczy, które mi zatkwiły w mojej pamięci i on zmieniało całkowicie moje podejście do życia. Prawdziwy mężczyzna, co zaczyna, to robi to do końca. Jeżeli ty dzisiaj coś zacząłeś i nie skończyłeś tego, to całe życie będziesz robił. Coś zaczynał i nie kończył. I on powiedział mi to, ja powiedziałem, no dziękuję, do widzenia, odłożyłem słuchawkę. Jeździłem na kadrę, byłem już takim jednym z faworytów do Sydney na olimpiadę. Miałem stypendium i wtedy do mnie podszedł Andrzej Gimitruk, świętej pamięci, i do mnie mówi, słuchaj, widzę, że masz smykałkę, mówi, nie czekaj na olimpiadę, bo tu cię w Polsce nikt nie nauczy tego. I tak mnie, wiesz, bajerował, dzwonił do mnie na dołowy telefon i jak nie ogadał ze mną, to z teściową. Może zapytajmy samego zainteresowanego, trener i menadżer Tomka Adamka, Andrzej Gmitruk, dlaczego tak gorąco namawiał go pan do przejścia na zawodostwo? Co i takiego miał w sobie? Nie pozwolił mu pan zdobyć medalu? Ewentualnego medalu olimpijskiego. Ja myślę, że był bardzo, powiedzmy, trudny wtedy czas generalnie dla polskiego boksu. Na pewno zbliżała się olimpiada, ale no w Tomku przede wszystkim poza oczywiście dużymi umiejętnościami sportowymi, poza doskonałą techniką, dostrzegłem inne walory. Uczciwego, prawego człowieka z dużą charyzmą życiową, z takim możliwością dążenia ciągle do celu, otoczony przede wszystkim przez wspaniałą rodzinę. Wtedy Tomek jeszcze miał jedną córkę, więc myślę, że te elementy zdecydowały, że no, byłem wtedy mocno uparty, przepraszam za określenie, no i były tanie rozmowy telefoniczne. Fajne wrażenie zrobiło na mnie to, jak nas tu przyjęto w Polsce. Ten młody człowiek, który i widział i wojnę, jak wychodził z terytorium swojego, jechał do Rosji i tam widział nienawiść tą i musiał stawiać temu czoło, wychodzić, bo ludzie byli źle nastawieni, nas traktowano jak terrorystów i tak dalej. I teraz wyobraź się, na czym ja się wychowałem. Ja byłem non-stop czujny. Ja widziałem agresję z każdej strony. Zaczęliśmy na studia chodzić, na zajęcia, tak nas ciepło przyjęto, że powiedzieli, że jak z Czeczeni jesteście, mały kraj, który walczy z wielką Rosją. I to z czasem po prostu mnie zmiękczyło, zmieniło mnie podejście ludzi, zacząłem normalnie funkcjonować, rozumieć, że ten świat nie jest taki zły.
boksem kontra 99. I tak zaczęła się moja zawodowa kariera, wyjeżdżając już do Londynu. Trenowałem tam, wygrywałem walki wszystkie. No ale ta grupa też się rozwiązała. Wróciliśmy do Polski. Trenując z tym w Warszawie, walczyliśmy jakieś walki na Kanal Plus. Malkontenci twierdzą, że w boksie zawodowym ciekawe są tylko walki Tysona, Holyfielda czy Lewisa. Nieprawda, przecież ci wszyscy wielcy też kiedyś zaczynali. Dzisiaj mamy okazję zaobserwować walki kilku pięściarzy, którzy dopiero, mamy nadzieję, stawiają swoje pierwsze kroki na wielkim zawodowym ringu. Tomasz Adamek w reklamie prasowej Kanal Plus do tej gali mówi: oglądaj mnie, bo o mnie usłyszysz. Tak, żeby było miło, gdyby kiedyś Państwo mogli pochwalić się znajomym, że oglądali Adamka, Zegana walczących w Twoich pierwszych walkach na zawodowych ringach. Jak ja walczyłem przedostatnio z 6 na 10, a teraz na 12, byłoby jeszcze za wcześnie dla mnie. Chodzi o wytrzymałość, ale myślę, że do jesieni przy ciężkiej pracy będzie mnie stać na wszystko. No i wciąż czekam na jakąś walkę poważniejszą. Nie pamiętam, ile tych walk stoczyłem. No i tak mówię do Andrzeja, mówię: Andrzej, ja czuję, że stoję w miejscu. Ja mówię, ja muszę wyjechać do Stanów. Tam czuję, że tam jest moje miejsce i tak, żeśmy to ponaglałem mu, to tam ileś miesięcy i jakiś tam kontakt żeśmy potem dostali do Zygiego. Pod koniec moich studiów, że ja już jakby nie mam gdzie wracać. To, co zostało po tym zniszczeniu, to jeszcze już nic, nie, w ogóle niczego nie ma. Zrównaną ziemię zostało, całe Czeczenie, całe Grozne. To był ważny cel, ale nie moje marzenie. Moim marzeniem było być sportowcem. Minuta do końca, podkręcamy. Dawaj, dawaj, dawaj. Przednia reguluje. Badaj sobie tu, jeden, tak, ona chodzi. Broda niżej, broda niżej. Pojechałem na Florydę i to był 2005 początek roku i do tej walki o pasy mistrzostwa świata. Trenowałem wtedy w Chicago i jeździłem, chyba godzinę błądziłem, patrzyłem, bałem się chodzić bez języka, bez niczego. Ale wreszcie trafiłem do tego gymu, ten do mnie sam Kolona mówi: i gdzie ty byłeś? Ja mówię, ja tak bardzo mało po angielsku, że mówię, że nie umiałem trafić, tak mu tak na migi pokazywałem. Jak zaczęły te pierwsze walki MMA oglądać, to byłem pełen podziwu. Tak marzyłem o tym, żeby jakoś spróbować, jak to jest. To był 2003 rok. Wtedy powstał klub Arachion Olsztyn. Ja tylko usłyszałem, że coś takiego jest. Oczywiście udałem się tam. Przyszedł do nas na trening, mówi, czy może zostać, czy może spróbować. No i no to od razu było widać, że to jest gość, który jest całkiem inny. To jest taki po prostu kocur, no, który po prostu uczy się momentalnie. No. Wtedy Paweł był trenerem od stójki. On u Szusanda trenował. Szymon Bańkowski wyłodził się z judo. Każdy ten chłopak, który tam oglądał Bruce Lee i miał takie jakieś skłonności do trenowania sportu walki, no to myślę, że dla niego to był taki ciekawy wzór. To była jedna z moich najcięższych walk. Miałem złamany nos, znaczy pół tygodnia przed walką. Dwóch miejsc. To mnie bolało. Takie dotknięcie. Miałem spuchnięty nos. A to były moje pierwsze jakieś tam pieniądze do zarobienia, gdzie miałem kontrakt z Donem Kingiem. I dzwonię do żony i mówię: Dorota, mam nazowanie do miejsca. No to idź do domu, no co zrobisz? Nie będę walczył. No jak możesz z noszem walczyć ten? No, tylko biegałem po schodach, sam Kolona mnie gonił, schody, tarcza codziennie, worki. No i ta opuchlizna mi zeszła, nawet nie wziąłem antybiotyku. Oni są młodsi ode mnie. To wyobraź sobie, że ja mam 23-4 lata, a oni są po 19-20. Lata pokazały, że na dzień dzisiejszy nie mogę nazwać ich przyjaciółmi, nie mogę nazwać ich, nie wiem, kolegami, to jak rodzina jest. To jest i nowa, i nie nowa sytuacja, ale jest nowa, jest inna na pewno, no bo to dla wszystkich, dla mnie, dla Szymona, dla ciebie, wiesz, o co chodzi, żeby to wszystko jakoś, no bo niby jesteśmy w tym samym, to trzeba połączyć jakoś, troszeczkę zmodyfikować, od nowa zbudować, no bo jednak jest to inna formuła, prawda? Bo masz taki styl, masz takie coś, że zrobisz coś z niczego. Potrafisz wyprawić czas w takim momencie, że nikt się tego nie będzie spodziewał. I to jest nasz atut. I o tym musisz pamiętać. Przyszedłem na lewą stronę samolotu,
przychodzi do mnie kobieta. Przepraszam, czy ty sam lecisz? Żeby tak, tak. A wiesz co, tu jest mój mąż, czy byś taki był grzeczny się przesiąść ten. To ja jaki problem. Wziąłem torbę i poszedłem. Przywitałem się, ten Tomasz Adamek. O, to ten obiecujący, mówi, bokser. Może chyba walczyć? Tak, 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 mówię. A skąd ty jesteś? Mówię. A mówi, jestem księdzem, mówi. A to jeszcze to będziemy mieli o czym mówić, no bo i o kariera, o ksiądz mnie zaś opowiedział o swoim życiu. I ten kobieta mówi, ojcze, a jest to przypadek, żeśmy się przesiedli? Popatrzył mi w oczy, mówi, tak, pamiętaj synu, że nie ma przypadku w życiu. To nie było z tego pieniędzy. Pasja była, miłość do tego sportu. Ten talent znaleźli po moich 3 porażkach, zaboczyli go trenerzy, gdzie ja chciałem już przestać to robić. Powiedziałem sobie, dobra, to nie jest to dla mnie, chłopaki, chciałem podziękować im. I oni powiedzieli do mnie, mamę, ale ty masz talent, to nie możesz tego zostawić. Takie coś ci mocno buduje. Nie tylko sytuacja fizyczna, która zaistniała, ale też mentalna. Tak żeśmy przegadali trasę. No i wychodząc z tego samolotu, mówię, ojcze, to niż ojciec da telefon, mówię, zadzwonię tam ze stacjonarnego i pogadamy. No i to właśnie na te 3,5 tygodnia przed walką wszystko dobrze było, fajnie. No i ten nos złamany. Mówię, ojcze, trzeba wracać, nos złamany. A mówi, zabierz wszystko Matce Bożej. Idź do ringu i wygrasz. A jak zwątpisz, przegrałeś. My się biliśmy na różnych dyskotekach. To nie było gale, to ktoś tam zorganizował, poszedłeś, pobiłeś i tam sobie budowałeś swoją drogę, bo takie były tylko warunki w tamtych czasach. Każdy chciał później, no tak, a jest było super, nie tam, bo trzeba było fajnie zawalczyć. W 2006 rok wyglądał w ten sposób, że byłem na jakimś tam poziomie MMA. Jednocześnie pracowałem na bramce. Mieszkaliśmy z żoną, z jej mamą, z teściową, z małym dzieckiem w jednym pokoju. Tak wyglądało moje początki w MMA. Tango i Cash, dyskoteka w Warszawie, miałem walkę. Oni pewnie słyszeli o mnie albo coś, to, że jest taki zawodnik i wiadomo, że KSW też szukało zawodników. Wiedziałem, że jakby, że się dogadamy. No. Później w 2007 roku pierwsza walka na torwarze i tak do dziś. Low kick, low kick na kontrlew. Teraz bardzo mocne uderzenie. Szansa Benata, wyciągnięcie ręki. Oczywiście tak jest! Koniec walki, znakomicie! Po prostu znakomicie! Fenomenalny! Ale dźwignie na nogę! To domena Bobeda Halidowa! Teraz jest walka! 9-8! Koniec! Wymykający się wszelkim szablonom, przenoszący nas w inny wymiar walki, wymiar sztuki i opanowania własnego ciała. Najwspanialszy Mamet Khalido! Dało się ukryć tą kontuzję. No i w drugiej rundzie, jak mi Briggs pociągnął, jak chrupło w nosie na nowo, to jaki byłem skrwawiony, no łykałem krew przecież swoją. Krew zalewała notatki komentatorów. W zasadzie nie było widać żadnej reklamy na tym ringu, po prostu ta mata była czerwona, taka to była rzeźnia. To była najcięższa moja walka w mojej karierze, no ale wygrałem Mistrzostwo Świata. To zwycięstwo takie okupione, no, boleścią, no, także nie ma w życiu przypadków. Naszym gościem jest dzisiaj świeżo upieczony mistrz świata kategorii półciężkiej w najbardziej prestiżowej federacji WBC. Powitajmy bardzo serdecznie Tomasza Adamka. Witam serdecznie. Jak wygląda teraz ten świat z perspektywy mistrza świata? Także wiedzieliśmy, że jedziemy na szerokie wody. Z tego zdaliśmy sobie sprawę z Andrzejem, no ale trzeba było, warto było spróbować, bo sam dzisiaj wiemy, że jestem mistrzem świata, także ta szansa się udała i bez ciężkiej pracy, bo się zawodowym nie da się nic osiągnąć. Stajesz się mistrzem świata. Dzieje się to po walce, którą zauważa cały pięściarski świat, wszyscy komentatorzy, dziennikarze. Jednego dnia zaczynają o tobie pisać, mówić, stajesz się rozpoznawalny. Polska! 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 Polska!
Lewy, prawy. Lewy, prawy. Lewy, prawy. Move your head, move your head. Move your head. Nasza przyjaźń nie była taka od początku, że my non-stop byliśmy razem. Ja z nikim nie miałem takiej relacji. Z nikim. Ja czuję od niego mega mocną taką męską taką, wiesz, przyjaźń, taka, która jest, wiesz, zawsze możesz na mnie liczyć. Moment, gdzie dzisiaj biegniemy? No sam szczyt. No, czyli który wybierz sobie? Ten, który jest ten. Główny taki, który... Tych znanych aktorów, tych znanych tych pisarzy. Znanych aktorów? Pisarzy, tak. Nie powiem ci. Tam zrobimy podbiegi dzisiaj, nie? Tam mogę. Mogę tak mamet przewieźć na przykład tako, nie? I to wszystko będzie na kamerze. Wiesz, to, że on został, tak powiedziałeś, po tygodniu ciężkich treningów w obozu swojego. Chodzi po tych, w koszulce, po tych górach, marznie. Został jeszcze cały tydzień dla mnie, żeby pomóc mi. Dla mnie to jest bardzo wyjątkowe. Wiadomo, że ze względu na treningi. No i jeszcze bardziej wyjątkowe, że ja czas spędzam z nim. Słuchaj, twoja obecność dla mnie bardzo dużo znaczy, Michał. Nie, ja też się cieszę z tego tytułu. Mam nadzieję, że nasza dyscyplina, którą budowaliśmy w tym kraju, znowu pokaże górę nad sportem, jakim jest boks. I udowodnimy. A ty teraz udowodnimy, że zawodnicy MMA z powodzeniem mogą walczyć w boksie. I tak na koniec dnia my zostajemy sportowcy z tym, którzy ciężko pracują, z tym wszystkim. Bezwzględnie. Dookoła wszyscy mogą różne rzeczy gadać, różne opinie wydawać, ale na koniec dnia i pięściarze, i my zawodnicy MMA spotykamy się, widzimy się i zachowujemy się jak sportowcy. Jak ludzie. Jak ludzie. Nie sprzedajemy się po to, żeby być kimś, kim nie jesteśmy. Nie odgrywamy roli. Jesteśmy cały czas sobą. I to jest chyba najważniejsza puenta tego dnia. Ja się cieszę, że jestem sam. Ja się cieszę. Ileż lat to się trwało, budowało, gdzie się nie widzieliśmy zawsze. Widzieliśmy sobie na pewnym momencie, jak dojdzie taki moment, to nie walczmy ze sobą, bo to nie jest fajne. Są takie predyspozycje, które po prostu musisz mieć, żeby dojść na sam szczyt. To są parametry fizyczne. To jest na pewno w sportach walki przesunięty próg bólu. To jest na pewno w jego przypadku betonowa głowa, no bo przyjął tych bomb w życiu mnóstwo i jednak najczęściej nie padał. Ta drabinka w KSW spowodowała, że i ciężki czas, który spotkał i jego, i mnie w tym samym momencie, tak naprawdę. Moja ciężka depresja, jego ciężkie problemy, na których on też nie mówi, ale ja wiem o tym. To była moja wina. Ja podjąłem te rękawice, że powiedziałem, że gdzieś to było, aż mi już uszy, dzwoniło mi w uszach co chwilę, że za co miesiąc, co dwa, co pół roku mówili, co to jest, co to organizacja, że dwóch w jednej organizacji, w jednej wadze, dwóch zawodników, jeden jest mistrz, drugi jest pretendentem, wszystkim wygrywają cały czas, a ich nie zostawiają. To było, ale dobra, machaliśmy ręką, no i co z tego, i tak też można. Ja nie sobie nie wyobrażam tej walki, bo się przyjaźnimy i nie wiem, nie potrafię tego po prostu, nie potrafię tego i tyle, no i on też. Przepraszam. Zawsze trzymam się tego i daję słowo, więc niestety przykro mi bardzo, muszę was wszystkich rozczarować, ale do tej walki nie dojdzie. Mamet, jak dla mnie za mało przyjmujesz. Ja lubię więcej przyjąć, ja lubię dwa przyjąć, trzy oddać. Taka jest moja taktyka na walkę. Może nie zawsze się sprawdza, ale za mało przyjmujesz. Ty cały czas biegałeś. Ty kąsałeś. Ty biegałeś i kąsałeś cały czas. Biegałeś i kąsałeś. Ja mówię... Bo ja cię słyszę, ale nie widzę. Ja w góry chodzę biegać, a na trening chodzę bić się. Michał! A ja cały czas tylko z boku dostawałem bombę, patrzę, nie ma go. Michał! Wiem, gdzie on jest. Na głosie, nie widzę cię. W tym momencie byłem też nie fajnym psychicznym stanie. Ktoś to wykorzystał po prostu i... Powiedział, że to jest sport tylko i tak dalej. To jest normalne, kibice tego potrzebują. Po prostu dzwoniłem do Michała, to może zróbmy tą walkę, żeby mieć to z głowy. Ja mam taką tendencję, że ja się wyłączam. Podczas walki. Jak stanęliśmy naprzeciwko siebie i odeszliśmy do swoich narożników, zaczęła się walka, ja się wyłączyłem.
Bo już było walkę. U mnie tak jest. Ja się włączam. Ja już nikogo nie widzę. Widzę przeciwnika swojego. Ja już nie wiedziałem w nim Michała, a on widział we mnie Mamedę cały czas. No ja to wiem. No nie był przygotowany na to. To był błąd mój. Dzisiaj jestem zły na siebie. Mamet Khalidov wygrał w sposób wręcz nieprawdopodobny. Mamet Khalidov jest człowiekiem, który stworzył absolutnie, całkowicie nową historię. Mówisz, no, złość, bo... Wiedziałem, że to niepotrzebne jest w ogóle. No, nie chciał się bić ze mną. Wygrałem, się obudziłem. Obudziłem się, on leżał. This is a guy who knows how to balance training, right? You know who the guys that are scared? The guys that are scared are the ones who overtrain. They're constantly running, they're constantly doing exercises, they're constantly doing crazy things. That's fear, because they don't have the confidence in themselves. So when you see Tomas laughing and dancing and joking, confidence, isn't it? That's the biggest form of confidence. Gdy Mateusz Borek przyjął kiedyś z kamerą, zobaczył mnie tak, słuchaj, na tym zdjęciu żona panienka. Ty, gromnica i do pierwszej komunii świętej. Taki byłem szuplutki, wiem jak chłopczyk. Był taki bardzo odważny wyjazd, no bo zamykasz tutaj rozdział, wyjeżdżasz do Ameryki. Ja się w Polsce zakochałem. Z roku na rok to się narastało i ja Polskę kocham. Ja jestem dumny, że reprezentuję ten kraj. Jak wyjeżdżałem na walki za granicę i była polska flaga, ja jestem dumny z tego. Cieszy mnie to bardzo, że moja szczera miłość do tego kraju jest wzajemna. Boksujesz na undercardzie Andrzeja Gołoty i dając taką wojnę, jeszcze wygrywając pas, skradłeś serca i zabrałeś tych kilkadziesiąt tysięcy polskich fanów w jedną noc. Stajesz się mistrzem świata. Więc Zygi mówi, słuchaj. Idziemy do ciężkiej wagi. Ważyłem 94, 5 kilo naturalnie. No i wtedy była pierwsza walka w wagi ciężkiej chyba z Andrzejem Gołotą. Robimy największą walkę w Polsce. Andrzej był otwarty. Mówi, dawaj go, bo pobiję tego twojego mistrza. No ja miałem dwa pasy już, tak? No i walka była pierwsza. No i tak się zaczęła moja ciężka waga. Później pan Andrzej, już nie pamiętam, czy to była walka z Aurolą chyba była. To była dobra walka. No ale kondycję miałem wtedy bardzo dobrą, no obiłem tego Aurolę. No i przybliżałem się wtedy już do walki, by coraz bliżej walki bardzo ciężkiej. Narzucałem walkę wtedy, walkę z Kliczką. Tej walki najbardziej żałuję, że nie posłuchałem Zygiego, bo nie, Kliczko to był przecież wielki mistrz. Wiadomo, że byłem na pozycji przegranej, ale nie pokazałem nic. Dlaczego nie wracać, jak jestem zdrowy, a jeszcze chcę dać kibicom pocieszyć się moim stylem? Adamek to jest, nie wiem, czy ktoś większe osiągnięcie ma w boksie. To dla mnie jest przede wszystkim duże wyzwanie i duża motywacja w tym momencie. Jestem najlepszy w tej dyscyplinie i ja mam szansę z nim się spróbować w jego dyscyplinie. Litry potu trzeba będzie przelać w gymie. No bo błyszczeć w ringu, no bo to jest... To mnie najbardziej cieszy i walczysz jak gladiator. No i to chcę pokazać 24 lutego.